Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy do naszej osady, która prężnie się rozwija i rozbudowuje, kochani. Właśnie zauważyłem, przegapiłem niepociągnione drogi do właśnie traktorni naszej wspaniałej. Już dociągnęliśmy teraz. Dobra. Mam nadzieję, że gaz tu dociera i że nie zużywa się go za dużo. Zobaczmy. Docieraj to w dużych ilościach. Fajnie, świetnie, bo tego chciałem właśnie. Rozładujmy nasze okręty z łakoci wszelakich. Już teraz w tym odcinku na pewno, kochani, to miasto zostanie wbudowane w pełni. Mamy już elektrownię, mamy rozplanowane, gdzie będzie przemysł. Jeszcze tylko fabryki konserw i papryki musimy ogarnąć, skąd będą pływały. A wtedy już jesteśmy zarobieni, kochani. Myślę, że wysyłam jeden z okrętów do Machu Picchu. Muszę to zobaczyć właśnie. Czy on tu wpłynął do portu? I czeka. Tak jest, ten oto. No dobra, naładujmy go bawełną. Tego nigdy dość, jak wiemy. Naładujmy go bawełną, kochani, na full. I rumem. O, ile rumu, kochani. To się bardzo przyda za chwilę. Dobrze, on będzie pływał na tej trasie, a też papryki będzie musiał zgarnąć. Chodź, 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 oczywiście. Europa. Zapraszamy do Kozer. Nie chcę ekspedycji, panie kapitanie, w tej chwili. Proszę wybaczyć, ale nie. Nie, dobra. Oni wszyscy już rozładowani. Tak jest. Tylko ten transport gazu chwilę mi zajmie. Ale już jest okej, okay, już prawie cały mamy tu upchany. Zobaczcie. Populacja rośnie, akcje firmy też rosną, bardzo ładne. Dobra, ile to zużywa na godzinę, na minutę, czy na ile tam cykli roboczych, kochani? To mamy, fajnie, magazyn pełny. Świetnie. Tylko ja chcę jeszcze jedną rzecz zrobić, kochani. Chcę mianowicie, żeby piekarnie stały i młyny możliwie w jednym miejscu, bo damy związek zawodowy, który nam to przyspieszy zwyczajnie. Dobra, tu go postawmy już. Damy to tak, kochani. Po prostu, żeby to było w jednej kupie i wtedy damy to związek zawodowy, najzwyczajniej w świecie. Tak oto po prostu to zrobimy. O nie, możemy mieć ich więcej. Dobra, to świetnie. To nawet lepiej się składa, kochani. To się świetnie składa, proszę państwa. Skoro możemy ich mieć więcej, to my sobie wszystkie damy tu. Te oto. Piekarnie wspaniałe. Chwileczkę. Raz. Zobaczcie, i teraz mamy to wszystko w jednym jakby pakiecie. Widzą to państwo? Widzą to państwo. Tak? Musimy uspokoić, tak jest, stanować nastroje bojowe wśród nich. Już, już, chwila. Ruda, nie szalej, dobra? Prosimy o traktat? Dobra, cieszymy się. Jeszcze Willy niech rozpęta wojnę, w ogóle będzie w deskę, kochani. Każdy musi być czymś najlepszy. Willy o tym wie i rozpętuje wojnę. W tym jest najlepszy. Dobra, to mamy. Teraz tu jeden związek wyznaniowy się, zawodowy. Tak, zrobi nam całą robotę, zobacz. Musiałby tu stać. Więc tu i fabryki konserw pójdą, kochani, i inne cudawianki. Zaraz je dorzucimy tu. A wstępnie go sobie zaplanujmy, że tu będzie stał. Tu oto. Bardzo fajnie. Teraz tu musimy przemysł konserwowy i świński. Jakkolwiek to nie brzmi, wepchnąć. Oczywiście o świnki chodzi. Ale świnki będą miały silosy, proszę państwa. Ja je sam zaprojektuję od zera. Tylko jeszcze jedną rzecz ogarnę. Załadujemy więcej gazu. Już cały teraz mam zamiar przewieźć, kochani. Na naszą wyspę. Bardzo to ładne jest te place z fontanny. Takie ładne i amerykańskie. Dobra, ładujmy ten gaz do reszty. Niech już cały przeleci. Głupią, bo jakby nam zabrakło czegoś tak trywialnego jak gazu. A tak potrzebnego, kochani, zarazem. Dobra, proponuję państwu założyć teraz... Tam jeszcze maszyny do szycia muszą być. Cała masa rzeczy, kochani. Ogólnie masa rzeczy musi tam wejść. Damy sobie radę jakoś spokojnie. Mam to wszystko pod kontrolą.
Okulary jeszcze tu muszą być transportowane, jak nie mam, bo oczywiście oni potrzebują więcej. No tak, potrzebują. Okulary, kawa. Damy radę, kochani. Sekundka. Już bardzo blisko. Tylko kolejny sterowiec będzie potrzebny, albo Z2. Świniaki teraz, kochani. Zaczynamy. Świnie, jak wiadomo, są parszywymi zwierzątkami, które będą z tej strony sobie żyły. Od razu je zainstalujmy. Świnie tu będą instalowane wzdłuż ulicy. Rzeźnie będą stały tu, żeby prądu im starczało, kochani. Mydlarnie też tu będą stały. Tylko jak ja to pogodzę? Może tak. Furnie łoju. No, się niby zmieści, co? Się niby zmieści. Okej. Niech tak będzie. To tu wszystko upchamy, kochani. Te wytwórnie łoju, cudawianki. To by mydła to wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, cztery, sześć. Dobra, chyba wystarczy. Teraz wytwórnie mydła też byśmy tu chcieli kilka. Dwa, trzy. Może wystarczy? Co państwo o tym są? No, rzeźnie oczywiście. Aha, i teraz same świnie, główne zainteresowane własnym losem, spróbujmy. Ojk, ojk, od si losu rozpocząć. Zobaczmy, 3, 4... Średnio mi to wyszło, po prawdzie. Ojk, 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 inaczej trzeba to zrobić. A ja bym to widział tak. Świński los, taki już jest. No i teraz po prostu kolejną świninę. Może to będzie miało sens, jak będziemy po dwie budować, zobacz. Dwa, trzy... Tak, cztery i pięć. I super, zobaczcie jak wyszło fajnie. Świńska robota. Dobra. Damy tam dwa magazyny, bo jeden nie wyrobi. Ja już to wiem, kochani, że on nie wyrobi. Tu damy też jedną farmę świnek na górze. No bo się zmieści. Kto bogatemu zabroni? Ojk, ojk. Dobra, mamy to. Fajnie. Więcej świń. Myślę, że wystarczy. Co państwo o tym są? No nie będziemy też robić chlewu, że tak powiem, w mieście. Wystarczy tych świń. Chyba. Linia kolejowa dobiega. Świń dość. Nowy magazyn tu postawimy. By świnie nie miały daleko do roboty. Dobra. Powinniśmy mieć dość. Silos też chyba podkręca ich produkcję, co? Do 140%. No właśnie, więc po co nam więcej? Tu możemy produkcję mydła zawsze, w każdej chwili podkręcić, też więcej. Ulepszmy to, tak jest. Ulepszmy magazyn, bo widzę, że nie wyrabia. Spadaj, Willy. Nie zawracaj gitary ludziom pracy. Dobra. Jeszcze jedno świnie tu damy, co? Tak ładnie będą wyglądać. Świńsko. Znaczy świetnie, chciałem powiedzieć. Dobra. Ojk, ojk, ojk i mamy świnie kolejne, kochani, dobra. Super. Silosik też i chyba nawet pszeniczki starczy, dobra. To w świnie. Teraz kiełbasy, już się robi. I łój. I mydło. Podkręcone do maksimum, kochani. Produkcja cała tu, jak widzicie. Może jeszcze ten magazyn będzie potrzebny tu. Może tak być, kochani. Czego damy od razu. Świnie nie wyrobią, to tak powiem. Dobra, mamy to. Kolejne ogarnięte. Jeszcze troszkę i będzie super. Będzie super wszystko. This city is a magnet for genius.
Powinno wystarczyć, kochani, mam taką nadzieję. Teraz papryki, właśnie, skąd papryki, kochani? Po pypach jest chyba ich dość, mam nadzieję. Powinniśmy mieć spory surplus, ogromny surplus, dobra. Więc okręt towarowy będzie miał zajęcie za chwilę. Dopłynął? Oczywiście dopłynął. Niech wozi paprykę na razie. Przyda nam się, kochani. Niech on wozi paprykę. I wołowe też niech wozi w sumie, bo inaczej nam tego nie starczy. Tak, konserwy. Okej. Okay. Europa niech wozi konserwy. I ładuj tak, papryki. I mięso. Okej, okay. I rozładowuj to oczywiście w kozerach, tak jest. Na razie tym się zajmij w życiu. A my już ci doradzimy co dalej. Na razie sobie przeskoczymy do Arktyki. Rozładujmy, kochani, te statki, które przywiozły żagle i zacznijmy budować sterowce, bez mała. Są już potrzebne bardzo nam w tej chwili. Jeszcze punkty wpływu uwolnię i zacznę budować kolejny sterowiec natychmiast. A żeby uwolnić punkty wpływu, wiadomo, musimy ulepszyć kolejną rezydencję inżynierów, inwestorów. Teraz ich brakuje, ale to nic, zaraz będziemy mieli inżynierów w kozerach, kochani, już w tym odcinku. Już w tym odcinku, proszę państwa. Drogę oczywiście, żeby to połączyć. Tak jest, niech stoi tu, jest fajnie. Dobra, teraz tak. Punkty wpływu uwolnione, sterowiec niech się buduje od razu. Już powstaje. Gazu brakuje, no patrz. Coś takiego, dobra, to uwolnimy trochę gazu po prostu. Teraz nie brakuje? Jeszcze brakuje, kochani. Dobra, nie możemy wypuścić jednego z gazem w tej chwili, w takim razie. Musimy go upolować dosłownie, jak tu będzie leciał. I nie dawać mu. Po prostu mu nie wolno dać, kochani. Nie wolno nam go wypuścić, poczekamy na niego, upolujemy go. Dawaj, dawaj, więcej gazu. Posłuchaj starszego. Więcej gazu. Chwila, chwila. Leci, kochani. To nie ten. To ten. Dawaj gaz. Brakuje 5 gazu niestety, kochani. Zaraz to ogarniemy. Wierzę w to. Naprawdę w to wierzę. Jeszcze jeden sterowiec potrzebny, konieczny wręcz. Dawaj, dawaj, Jasiu. To już możesz wywalić. 5 gazu potrzeba. Kto da więcej? Jak tam? Bardzo dużo oni tego gazu produkują. Widzę, że nam wystarczy. Dobrze. To chciałem wiedzieć także. Nie ukrywam. Jak tam? A gazu nie widać. Dawaj, dawaj. Z tym gazem, no. Och, kuchnia. Dawaj, dawaj, no. Bardzo nam się spieszy, nawet nie trochę. Już bardzo na tym etapie, rozumiesz? Poprosimy o gaz. O 5 gazu. Dawaj, dawaj. Nic tam nie kombinuj, tylko dawaj gaz. Czekamy. Jeszcze chwila, kochani. Za chwilę zacznę produkować surowiec i wtedy przeskoczymy sobie do naszego docelowego obszaru. 780 milionów prawie na koncie, dobrze. Troszkę nam dochód spadł, ale tym się nie martwię zupełnie, kochani. Absolutnie mnie to nie martwi w tej chwili. Zaopatrzenie gaz niech się szybko ładuje, bo mamy kolejnego interesanta latującego. Państwa odeślemy już w zasadzie. Tak jest. Przywozisz coś dobrego? Dobra, i od razu sterowiec, patrzcie. Cyk, zdążę? Zdążyłem. Dobra, przeskakujemy. Kogo nam brakuje?
Techników brakuje. Oj tam, rzeczywiście. Wszystko mi się polepszy, spokojnie. Epidemia. Dobra, szpital sobie poradzi. Mam nadzieję, to nie COVID. Nic nam nie będzie. Nikt nie zamknie nic. Dobra. Konserwy. Czy tu już się papryki zbierają, kochani? Oto jest pytanie. Pirsy na pewno rozładunkowe trzeba rozbudować na tych wyspach. No bez tego widzicie, co się dzieje. Zbudujmy już tutaj od razu. Nawet się nie zastanawiam dwa razy. Po prostu go buduję. Nie zamierzam nikogo o zdanie pytać. Dobra. W takim razie magazyny. Też tutaj zbudujemy. I na razie musi wystarczyć. Połączmy to sobie tylko tak wizualnie. Dobra. Dzięki. Tu też może stanąć pierś swoją drogą. Nikomu nic nie będzie. Nie żyraf naprawczy, pirs rozładunkowy, tak jest. Tak wygląda, w ten sposób. To gdzie? Tu? Tu. Tu. Nie. Tu. Tu mógłby stanąć. Czemu nie? Tu. Dobra. Spoko, spoko, nic wam nie będzie. Wyglądacie na zdrowszych niż jesteście. Potrzebujemy też specjalistów od koncert, kochani, już teraz. Myślę, że potrzebujemy ich, tak, zdecydowanie. Jak to się posypie, ta gospodarka któregoś dnia, zobaczycie, kochani. A, tu na statku nam ktoś choruje, no to już go stąd. Co jak mi tu za... zarazę przywiózł. Jakim prawem w ogóle? Zapraszamy z powrotem. Państwa z gazem, zapraszamy tu. Dobra. Uff, mało cegieł, mało desek, kochani. Nie zbudujemy tutaj wszystkiego w tej chwili, niestety. Obawiam się. Ale specjalistów nie brak. To chociaż tyle dobrego. Co ich przewieziemy. Kopiuj w klej tutaj. Czy się już zbierają papryki? Bo chciałbym... Tak, fabryka koncert czas uruchomić zatem, kochani. I myślę, że nie tylko, bo i ludzi sobie powiększymy ilość, zobaczcie. Tylko deski się pojawią. Pojawią się? Remizę do środka aż można dać. Straszne rzeczy tu się dzieją, naprawdę. Potwone. Tylko, że tu nie musi być połączenia w zasadzie tego. Tak. Pociąg mi zniknął, widzieli państwo? Okej. Nie słuchajmy go w ogóle. Róbmy swoje, kochani. W ogóle nie słuchajcie go. Nie tak. Tak, tu będzie osiedle robotnicze. Właśnie tak to zaplanowałem. Może nie tak przy szkole całkiem. No. Dobra, dalej już sobie nieregularnie tę zabudowę, kochani. Pociągniemy, tak jest. Na razie tak. O. Tak. No na razie tak, niech będzie. Tak o. Dobra. Cyk, kolejne domki. Zapomniałeś o czymś partyzan. Dobra. Wiem, zaraz będą alarmować, że nie ma dróg. Umieramy, giniemy, ratunku. Sieroty. Już lepiej? Dlaczego ich brakuje? Na co umarli? Ojej, naprawdę? To była jakaś epidemia? Pierwsze słyszę. Już? More beautiful jest? Wszystko git? Czemu tu brakuje techników? Proszę mi powiedzieć. Przecież chyba mają dość wszystkiego. Może poza jedzeniem. Tak
Taki żarcik. Zaraz będzie jedzenie, proszę wytrzymać, no. Przecież nie mam jak wszystkiego wam dawać. Aż ta Anharlo mnie denerwuje, kochani. Jak ona mnie denerwuje. Dobra, budujmy dalej, nie daj się. Kuchnię tradycyjną potrzeba, kochani, nam zbudować. I to nie jedną, a ze dwie. Fabryka konserw także. Dobra, zaplanujmy to mądrze. Ile zasięgu będzie on miał? Dobra. Rozumiem. To musi być tu, kochani. Musi. O! Tu. 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 Nie, musi być. Ojojojojoj. Okej, dobra. Okej. Może być. Jak pół za krzaka wygląda, ale to nic. No dobra, to budujmy to. Konserwy też. Powiedzmy, że jestem zadowolony. Chociaż wcale nie jestem. Dobra, damy radę. Ach, jakoś to będzie, kochani. Czy tu sięga jeszcze? Tak, sięga, dobra. Brakuje cegieł. No co pan? Naprawdę? Cegieł i desek teraz, kochani, już na tym etapie. Dobra. Coś poradzimy, musimy. Dobra, nie masz miejsca na gaz, rozumiem. Cegły i deski państwo przywożą. Zapraszamy. Cegły i deski, proszę zawieźć. Czy tu kawa dopływa? Nie wydaje mi się, że oni kawę mają. Chyba nie. No nie, więc w Nowym Świecie też będzie potrzebny kolejny statek. Gadliście, kochani, który będzie kawę tu jeszcze woził, oprócz rumu i bawełny. Także mam konieczną. I okularki. Tak jest. Gazu mamy aż nadto, ale zaraz go troszkę zacznie ubywać, jak tylko ruszy tu, wiecie. Populacja ludzka, jak się powiększy na wyspie. Czy mamy dość ryb? Czemu to jest niepołączone? Może teraz? Dobra, tutaj narobimy robotników także. Chociaż tyle dobrego, póki co. A wam do czego daleko? Do rynku, jak rozumiem? No tak. Kto by pomyślał? Może teraz wam będzie milej i lepiej. Jak żyć? Tak, widzę, trzeba coś jeszcze ulepszyć. Cegły i deski, tak jak zamawiałem. Cegły i deski, nie świnie. Świnie to sobie zostaw sam. Cegły i deski, proszę państwa. Zatem... Co będzie dalej? Nie mam pojęcia. Chorowitki nam na statku. Dobra, więcej cegieł w takim razie. Już wszyscy? To raz do. Nie dojdę. Specjalistów później sobie przerzucimy, kochani. Na razie jeszcze nie potrzeba. Dobra. Jeszcze kawę tu będę musiał wykombinować, jakoś mówisz. No dobra. Skoro tak mówisz, to ja już szykuję statek. Bo przecież bez tego nie ma o czym mówić nawet. Może nie tyle statek, co sterowiec by się przydał.
Czy mnie jeszcze stać na takie cudo jak sterowiec? Może będzie mnie stać. A może nie. Jeszcze jeden gazu dowiozę, to będzie mnie stać w zasadzie. Dobra, zrobię takie cudo. Żeby nam kawę i rum dowoził, żeby nam niczego, broń Boże, nie zabrakło. Papryki i inne cuda, kochani. Musi być dobrze. Musi być dobrze i tyle. Poczekajmy na jeszcze jedną dostawę gazu w takim razie. Może za chwilkę. A w międzyczasie niech te statki się dokulają tu. Płyną. Fajnie, jest sterowiec? Bardzo fajnie, od razu go wyślemy. Do... właśnie, gdzie? Może do stolicy Nowego Świata i stamtąd będziesz kawę przewoził. Coś czuję, że nam wystarczy. Otwórzmy nowy szlak od razu, kochani. Dobra. Okej, od razu go dołóżmy. Hydra, może być. Cokolwiek. Kawa. Mamy te nadwyżki? Jakieś tam są niby. No to ładuj pan. Kawę na full. I zrzucaj pan tu. Tu. Jazda. Niech leci już. Nie będziemy czekać. Mam 51 gazu. Piękny. To kolejny sterowiec. Cyk. Oj, coś tam przegapiłem, widzę. Chwileczkę. Co to jest? Nie, wydawało mi się. Co tu się stało znowu? Chwileczkę. Chwila, moment, moment, bo nie nadążam. Tyle tych powiadomień, kochani. Z jakiej paki to nie było ulepszone? Dobra. I teraz, kochani, już powinno być lepiej. Jeszcze tu musi ministerstwo gdzieś zmieścić. Właśnie, zapomniałem całkiem o tym. Nie wiem, po co tu luzem dechy przywiozłem. No cóż. Ktoś za to beknie. Coś czuję, że to będę ja, kochani. Dobra. Battle cruiser ready. Mam nadzieję, że wystarczy nam łakoci na rozbudowę wyspy, chociaż widzicie, jakie ilości pożera surowców ta rozbudowa, kochani. To mnie przeraża. Autentycznie mnie to przeraża, ile trzeba załadować tego. Mamy jakąś populację tam niby, ale... to co tu się w portach zaczyna dziać, też mnie przeraża pomału. Kolejni podeski i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ostatnią kuchnię tradycyjną, znaczy fabrykę konserw dokładnie trzeba zbudować. Okej, okay, sięga wszystkich, bardzo fajnie, o to chodziło. Tu jeszcze można coś dobudować, gdyby trzeba było, kochani. 4 na 4 powinno być, 4 na 5 jest, więc nawet na 6, więc dwóch kuchni tradycyjnych nam brakuje w tej chwili. Powiedz, że to wystarczy. Mam nadzieję, kochani. 30 wpływu na zbudowanie tego. Icha! Jeszcze nie mamy tyle, niestety. Dobra, czas ulepszyć miasto, kochani, w tym odcinku. Jeszcze uwaga! Cyk! Czego wam brak? Za przeproszeniem. Ptasiego mleczka chyba. Desek, przepraszam. Nic nie mówiłem. To już po deskach, tak? To by było. 50... aha, rozumiem. Dobra. To poczekamy na deski. Sobie chwilę. Poczekamy na deski chwilę, co zrobisz? Wyrzuć ten gaz. Stać nas. Deski w takim razie, kochani, kolejne. Zobaczcie, ile to kosztuje zbudowanie takiego miasta. Wydawało się, że nam zasoby gniją dosłownie w... ale tu wcale nie, kochani. Dobra, resztę cegłami załadujmy. Proszę. Państwo mogą płynąć od razu, nawet nie czekać. A my sobie cegieł doładujemy w tym czasie. Zróbmy to, kochani. Cegieł, cegieł, dobrze powiedziałem. Reszty desek już oczywiście. Tego jak widzicie nigdy dość, kochani, jeszcze ten. Battle cruiser ready.
Ostatni już, naprawdę. Zobaczcie, desek praktycznie na minus lecę w tej chwili. Ładując tyle, co ładujemy. Ale nie da się na minus polecieć z deskami, ponieważ mamy dość wszystkiego. Dobra. Tu będzie... Pierwsze co to zbudujemy, to związek zawodowy, żeby tych konserw wycisnąć max, kochani, ile się tylko da. Czekamy na deski i rozbudujemy miasto. Tu jeszcze dwa moduły w zasadzie chcę pociągnąć tego miasta, tak jest. Byśmy mieli więcej inżynierów. Pomyślimy nad tym, kochani, tu jeszcze można by wcisnąć troszkę modułów, tak naprawdę. Zrobimy tak. Będziemy od razu ulicę kopiować, żeby dosztukować sobie ładnie. To już niekoniecznie. Bo to te cegły, gdyby się to dało przesunąć, to fajnie było, kochani, ale się nie da, jak widzicie, niestety. Niestety. Propos desek i cegieł, gdzie są te okręty? Dobra, są. Pływają już, fajnie, jeszcze chwila, kochani. Rozładujmy te okręty zatem. Przygotujemy sobie wszystko. Już będziemy za chwilkę mieli miasto, tak jak się należy. Jak ta lala. Zasadnicza, kochani. Czego chcieć więcej? Już ty się moją kawą nie przejmuj, misiu. Puszysty, ja sobie kawę piłem. Już więcej nie mogę, mi pi kawa stanie. Inżynierowie napili kawę, nie ja. Wszystko rozładowane? Chyba tak. Tak jest. No i już ich tu. Ulepszamy. A tych stawiamy w zasadzie. Tak jest. Dobra. W sumie ta elektrownia to tak nie pasuje tu, no, po prostu. Muszę ją inaczej ustawić, kochani. Jeszcze inaczej zrobimy. Na razie ją damy tu. Ojej, coś ty narobił, party. Teraz. Damy ją tu, kochani. Dlatego, że tu już nie będziemy budować nic. O. Właśnie tak. Świetnie, i miasto jest zaopatrzone i tak. Super, kochani. O to mi chodziło właśnie. Żeby to miało sens. I żeby tu miał kto mieszkać przecież. Ach, żeś spartolił to, chłopie? Koncertowo teraz, naprawdę. Zrób to dobrze, partyzant. Naprawdę, postaraj się. Cyk. Dobra, tu żadnych parków, cudów, wianków nie będę kręcił, lodów, tu zostawimy tak jak jest. Oni niech się wprowadzą, sratatata, może rynek im jeszcze dostawimy, żeby ich ulepszyć szybko i tyle. Później bank chyba wszystkie potrzeby zaspokaja, więc dajmy ten rynek byle jak tu. Już, znajdźcie łaskę. Dobra, jak tam z dechami? W miarę okej. Okay. Zaraz rzemieślnicy powinni się pojawić tu, kochani. A potem wiadomo, inżyniery, tak jest. Tylko skąd my tyle okularków weźmiemy jeszcze, żeby im wozić? Muszę chyba dołożyć stację i przystanek tym samym, kochani, dla kolejnego statku, który wozi okulary, żeby miał gdzie to zrzucać po prostu. On tu sobie świetnie radzi. No właśnie, ten już nie musi w zasadzie wozić tych wszystkich łakoci, bo my to sobie sami wytwarzamy na tej wyspie w tej chwili. Więc ten cały szlak handlowy stracił rację bytu jakoby, kochani. Wywalmy to wszystko. Za burtę. I on niech wozi okulary, tak będzie wszystkim lepiej. Tak jest. Okulary i szampana, bo też chyba lubią sobie gulnąć, co? Inżyniery, czy nie bardzo? Nie pan. Nie, żarówki i okulary w takim razie. Dobra, to masz nową robotę. Tak, usuń. Tak jest. Okulary. Żar, tak jest. Ten statek to się zluzował właśnie. Słodka harmonia, tak jest. Ładuj okulary. Może stąd ładuj, żeby było szybciej, co? Ładuj stąd okulary. Tak będzie najszybciej. Ładuj tam okulary. I żarówki, nie marudź. A bo to masz trzy sloty w ładowni, dobra.
Doładuj jeszcze żarówki, jak jesteś taki mądry. Gdzie to jest? Żarówy. 50 oczywiście, żarówy i żarówy. I rozładowuj w kozerach, tak jest. Dobra, na razie mamy to, ok. I to już będą mi chyba potrzeby zaspokojone, kochani, więc możemy, zgadliście, ulepszyć tą wesołą zgraję. Czego im? Szkoły jeszcze brakuje, oczywiście, szkoły. Tymczasowo postawimy ją. Tu. Połączymy drogą, tymczasowo oczywiście. To tylko dopóki ich nie ulepszymy, kochani, tylko do tego czasu. Aż nie będą ulepszeni do rzemieślników. Czy to już wszyscy zamieszkali? Wprowadzają się dopiero. Dobra, poczekajmy chwilę, aż będą mieli wszystko, czego tam chcą. Bank już można postawić w zasadzie. Uwaga, tadam! I oto i bank. Teraz uniwerek. Iż w sumie to jedna chyba wystarczy, taka niepotrzebna dwóch szkół, prawda? Wygadłem? No, jedna wystarczy i bardzo... nie wystarczy, niestety. Dobra, to na chwilę im postawmy. Niech mają. Po prostu super, dobra. Niech mają. Cyk. Już, wszyscy happy? Fajnie. Teraz my. Super, to chodź. To jest robota dla ciebie. Pójdź tam. Tak jest, dostaniesz robotę za chwilę. Dobra, i to chyba wszyscy, co potrzebowaliśmy ze sterowców, kochani. Na razie na pewno. Hyc. Szybki przeskok. Dobra, jak tam z gazem? Przyrasta go czy ubywa? Nie powinno go ubywać z całą pewnością. I jest super, gazu nie ubywa. Dobra, kochani, jesteśmy the best po prostu. Teraz powinniśmy do inżynierów wszystkich ulepszyć, a czekamy jeszcze aż się tu zapełni. Od chałupek. Zobaczcie na populację globalną. 86 tysięcy. Lecimy na kolejny rekord, kochani. Ale zbliżamy się też pomału do końca tego odcinka. Niestety nie uda mi się skończyć miasta tak jak planowałem w nim. I dobić do kasty inżynierów, kochani. Ale to nic, ulepszymy chociaż wszystkie domki do robotników. I wtedy częściowo chociaż do rzemieślników. No a dalej już myślę, poradzimy sobie świetnie, kochani. Jeszcze chwilka. Tak jak myślałem, do 100 tysięcy dzięki temu miastu dobijemy populacji, bo przecież jeszcze tu będzie zabudowane, kochani, już wkrótce. Zajmę się również tym, jak tam z ropą. I czy tankowiec się wyprodukował? Tak jest, to niech on tym czym prędzej zaopatruje coś tu. Ty masz robotę, właśnie. Ładuj to. Najdroższy, tu. Ładuj ropę. I ją rozładowuj. Your ship has returned from its voyage. Z łaski swojej tu. Tak, a my ten szlak z kozer skasujemy po prostu. Ropa, kozery trzeba usunąć i tyle. Chwileczkę, niech ja go znajdę, kochani. Ropa, przemysł. Ropa, produkcja, dwa, nie. Ropa, produkcja, nie. O, jeden, nie. Nie. Tego... no dobra, niech tam pływa. Tak, ten szlak trzeba usunąć całkiem. Usuńmy go po prostu. Usuńmy ten szlak. Nie będzie już eksportowana. Usuń go w ogóle. Tak jest. Nie. A pan... naftowy szlak kolejny utwórzmy. Teraz tym pożarem też się zajmę. Tak jest, ładuj tam. Okej, okay, i rozładowuj w... oczywiście, że tu. A drugi. Verdon, niech też ładuje tam. I niech rozładowuje to. Tu. Dobra. Powinno być okej. Niech tam pływa, kochani. Niech tam pływa. Dobra. Myślę, że jesteśmy gotowi ulepszyć resztę ich. Fajnie, jeszcze jeden domek. Okej, mamy to, kochani. Wszyscy są do robotników ulepszeni. Dalszymi ulepszeniami, rozbudową miasta zajmiemy się, kochani, w kolejnych odcinkach. Jeszcze tylko ogarnijmy to, co tam się spaliło, zepsuło i zmieliło i zniszczyło. Już jest, more beautiful. Pięknie, wszystko fajnie. Chyba to wszystko, kochani, jeśli chodzi o straty.
Czy jeszcze coś tu uległo zwęgleniu? Nie widzę ruin póki co. Mam nadzieję, że to wszystko, kochani. Na pewno w tym odcinku to wszystko. Bardzo wam dziękuję, kochani. I zapraszam was serdecznie już teraz na kolejne, kochani. Jeszcze tylko gazetka, jeden punkt wpływu nam został. Ale mamy większy wpływ na to, co się stanie w kolejnych odcinkach. Zapraszam was na nie serdecznie i do usłyszenia, kochani. Pa, pa!